tu Ania, witajcie w specjalnym świątecznym Omnomnomie. Co roku mam takiego specjalnego Omnomnoma dla mnie, czyli jem rzeczy, które ja bym chciała spróbować. A w tym roku są to specjalne, bo to są rzeczy z paczki od Natki, którą już wam pokazywałam. Jeżeli widzieliście, to wam podziękuję. Więc nie mogę się doczekać, żeby niektóre rzeczy zjeść. Przyznam się wam, że niektóre podżerałam, jak to masło orzechowe, które wam pokazywałam. Zastanawiałam się, dlaczego Natka przysłała mi z Stanów masło orzechowe, ale jak tylko otworzyłam i zobaczcie, jak ono wygląda, ja już tutaj całkiem sporo wyżarłam. Ono jest wyjątkowe, bo ono w środku ma... No nie jest takie masło jak z Lidla, te crunchy, że mamy tam jakieś tam fragmenty. W tym maśle autentycznie są po prostu połówki tych orzeszków. Ono ma tak niesamowitą konsystencję i jest takie bardzo mocno orzechowe, że to jest coś niesamowitego. Nie znam takiego masła orzechowego jeszcze. Jest naprawdę przepyszne. Dałam to samo koleżance spróbować i ona mówi, to masło jest po prostu super. I ta konsystencja jest taka, że właśnie ona tak samo włożyła trochę do buzi i to mówi, wow. I właśnie naprawdę to jest duże wow. Jeżeli będziecie mieli okazję, to koniecznie spróbujcie tego masła, bo to jest jak Amerykanie te masło orzechowe to potrafią robić. No bo kochani, a tobie jak? Przepyszne. No, także nawet jeżeli Bobo smakuje, to znaczy, że jest coś w tym ewidentnie. Jakby Bóg miał mieć postać masła orzechowego, to by tak smakowało. I teraz czas na Toblerone. I to jest to Toblerone Crunchy Salted Almond, czyli mamy chrupiący solony migdał. I to nie czuję tego migdała. Ale cieszę się, bo to smakuje bardzo karmelowo i smakuje lepiej niż normalne Toblerone. Bo normalne Toblerone ma w sobie takie kawałeczki, nie wiem, czy kojarzycie. I one są takie, że uciekają mi w zębach i tak to ciężko gryzie. A ten solony migdał ma coś w sobie takie ewidentnie super dobrego. Dobre? Masło orzechowe lepsze. To masło orzechowe zawsze jest lepsze. Teraz czas na Hershey's. Ja nigdy nie próbowałam tej czekolady i nie mam pojęcia dlaczego. To jest bardzo podejrzane, bo ja tyle razy miałam okazję. Zobaczcie, ona ma... Opakujemy. Tutaj napis Hershey's. W środku... też ma migdały. I to całe. Chcesz, Bobo? Toblerone lepsze, migdałowe. Tak, w sumie nie. Nie, to ja myślę, że Hershey jest lepsze. To Toblerone jest dobre. To Toblerone bardziej jest karmelowe takie. Może dlatego ci pasuje, bo jest z solą. Ale teraz czas na Butterfingera. I Butterfinger jest właśnie z masłem orzechowym. I on ma być crispy tea, crunchy tea. Oh my god, to musi być bardzo kupiące. Aha, bo to jest, on jest wypełniony masłem orzechowym. Wygląda bardzo specyficznie w środku. To jest coś zupełnie innego niż na przykład Reese's, bo Butterfinger ma w środku to masło orzechowe wysuszone i ono ma taką konsystencję trochę jak te batoniki zgotowane, które wam pokazywałam, te oldschoolowe. I to jest coś, co bardzo mi się teraz klei do zębów i jest takie chrupiące, niesamowite. Mam tak, to nie jest tak mocno związane z masłem orzechowym jak na przykład jest Reese's. Jest takie bardziej mocno słodkie. Jak myślisz? Karmelowe albo kawowe. Tak, bardziej karmelowe niż pachnie masłem orzechowym i owszem, ale jak ktoś jest miłośnikiem masła orzechowego, to na pewno lepiej sięgnąć po Reese's, bo to jest właśnie bardzo dobre, ale dla miłośników właśnie karmelu. Mmm.
teraz czas na strawberry cheesecake i crunchy nougat. Crunchy nougata już przekazuję Bobo, że od razu spróbował, a ja zabieram się za strawberry cheesecake. Ty wytrzymujesz to wszystko, ja nie mam już siły na śniadanie w ogóle. Ja właśnie jem, bo czekam na śniadanie, a moje zlipy jeszcze słowo przed śniadaniem. Boże, jak dobry. Smakuje, przypomina mi bardzo jakieś takie niemieckie czekoladki, były podłużne właśnie w środku z nadzieniem truskawkowym. To nie jest cheesecake, to jest bardziej taka po prostu truskawka ze śmietaną. A tutaj mam... Crunch nougat jest zdecydowanie lepszy. Jak macie do wyboru strawberry cheesecake albo crunch nougat. Crunch nougat jest przepyszny, on jest taki mocno słodki, mocno karmelowy. W środku ma to nadzienie takie, które jest mocno orzechowe. Jest naprawdę jeden z lepszych nougatów jak jadłam, a zobaczcie ile jest pozycji jadłam przed chwilą. I w środku ma mnóstwo orzeszków, także pycha, pycha. I teraz mam takie czekoladki Ghirardelli Squares. To są po prostu kwadraciki takie. I zaraz jedziemy. Dark chocolate tu mamy. White mint. I... Karmel. Dobra. Zaczynamy sobie od white chocolate. Chwilowo, jak widzicie, Bobo nie ma, bo poszedł odebrać telefon. Ja nie wiem, kto do niego dzwoni o takiej porze. To dobra. Smakuje jak After Eight. Jak lubicie After Eight, to taka typowo czekoladowo-miętowa czekoladka. Tak, potrzebuję tej mięty, bo jestem taka zasmudzona. Ciemna czekolada, rewelacja. Naprawdę. I teraz czas na karmel. Gdzieś się napiję, bo ja już chyba nic nie czuję. Dobry. Nie, ale ta czekolada jest taka, że się rozpływa w ustach sekundę. Że niektóre tej czekolady musiałam gryźć, a ona po prostu ją gryzę. Mam ją w buzi i po prostu sekundy jej nie ma. Ja nawet, widzicie, ja zrobiłam taki już. Koniec, nie ma nic więcej. Pycha, naprawdę ekstra rzecz. Teraz ostatnią rzeczą są pianki, z którymi na pewno będę robiła różne kosmiczne rzeczy, bo my lubimy się bawić piankami. Robić z nich takie małe kanapeczki z mikrofali, albo nad gazem je opalać i bawić się nimi w taki fajny sposób. Chociaż na przykład Dominik nie lubi gorącej czekolady z piankami. Ekstra, naprawdę ekstra. Jak wy pomyślicie, ona jest zwykłe pianki i tak się podnieca, ale pianki te są znacznie lepsze niż takie klasyczne polskie jojo, które jest zmieniane jakoś taką chemią, ja nie wiem. Jest coś takiego, że ja ich nie potrafię jeść i one nie dają mi radości, a te są po prostu, są pyszne. Smakują po prostu, jakby ktoś mi to śmietane dał w takiej lekko gumiastej formie, takiej stałej. I no to jest ogromna radość, jedzenie takich pianek. A jak ja je lubię z ogniska. O, chyba będę się cały wieczór na świeczką i opalać. Ale nie, powiem wam szczerze, że te pianki chyba mnie najbardziej ucieszyły. A to jest bardzo dziwne, bo ja się tego, czy o, po maśle orzechowym, tak? Umówmy się, że masło orzechowe to masło orzechowe. Jestem mocno zasłodzona, ale są pycha.
Naprawdę dobre. Bo kochanie, tak? To piankę. I powiedz mi, że jestem wariatką. Jeszcze co do tego drugiego, to jest taka szansa. Dobra, wam... Bobo nie musi nic mówić. Bobo jest załamany psychicznie. On w ogóle nie potrafi tego nawet zjeść. Ugryzł i cierpi. Wygląda jakby ktoś mu dał nieświeżą rybę. Albo watę. Przecież ostatnio, że jest dieta watowa. Gryź to, od ciebie nie smakuje. To mi smakowało. Bo tak samo mówi, że ten, jak ja, że mu to smakowało, tak? On smakuje właśnie, kurde. Przy świętach często się dostaje takie nugatowe cukierki. Dał mu to czekoladkę karmelową. Gryź czekoladkę. Wszystko co ma karmel, mówię spyszne. A jadłeś tego strawberry cheesecake'a? Nie. Co ci go dałeś? Tu. No mi go znosi czekoladki po mieszkaniu, ale nie jej. To jest bardzo dziwne. To jest bardzo dobre. Ale przy karmel czy to? A przy karmel wszystko, to z karmelem jest lepsze. No właśnie. I tak rozwiązaliśmy problem, jeżeli... Także nie słuchajcie mnie w kwestii pianek, bo jak widzicie, Dominik nie dał rady. Wysmakowały te pianki? No bardzo. Ja ze dwie zjadłam. Są przypysze, smakują jak widać miana w takiej konsystencji stałej. Ale smakują jak wata i wyglądają jak wata. Konsystencje są waty. Są przypysze. Dobrze moi drodzy, to było na tyle. Dzisiaj się obeszło bez płakania. Co za emocje. Do zobaczenia już wkrótce, buziaki. Pa, pa.